Dobra. Jesteśmy na live, tak? Bo ja tu w telefonie siedzę. Tak. Czekamy, aż się ludzie zbiorą, bo kurde, nam nie działa. 4 osoby nas oglądają. Tak, i to dobrze by było, jakby nam powiedzieli, czy nas słychać, bo jesteśmy laikami internetowymi. Słychać nas dobrze? Słychać. Słychać nas, kurde. Sorry, bo zrobiliśmy mały fail, bo testowałem transmisję wcześniej i teraz kamera internetowa nam nie zbierała po prostu, więc nie wiem dlaczego tak, no ale każda dobra transmisja musi się zacząć od błędów technicznych. Może na początek się przedstawimy. Ja nazywam się Tomasz Chomczyk, a ty? Mateusz Kowalczyk. Bardzo mi miło, Mateusz. Jaką pełnisz funkcję w życiu i w rodzinie? Także mi miło, jestem ojcem, mam wspaniałą córkę Amelkę, miło, że spytałeś. Tak naprawdę obecnie piastuję rolę menadżera drużyny XCOM Team i z tego jestem znany w sporcie. No i fajnie, dobra. To jak już wiemy, kto kim jest, to możemy sobie pogadać. Dobra, pierwsza kwestia jest taka, że powiemy, co tu robimy. Będziemy trochę gadać o rzeczach zakulisowych w polskim e-sporcie, co wiemy, co nie wiemy, co możemy powiedzieć. Kto się na nas obrazi, to żeby tylko... jak najmniej jak złamać. Tak, tak. I będziemy starać się wam trochę przybliżyć takie rzeczy, o których może mało osób wie. No dobra, to tyle tytułem wstępu chyba. Śmiało, rzucaj pierwszy temat. No to pierwszy temat, tak jak napisaliśmy, będzie o Neo, czyli co u Filipa Kupskiego. Uh-huh, okej, okay, ja dużo nie mogę powiedzieć, ale trochę mogę. Dobra, to może zacznijmy od tego, że słabo mu idzie w tych internetowych turniejach. Zebrał sobie czwórkę fajnych, skillowych gości. No i co ty możesz powiedzieć o tym, jak ty to widzisz, jaka przyszłość przed Neo? Okej, okay, powiedz mi tylko, czy mam brać mikrofon, czy ty możesz brać, siadać, tak? Możesz brać, chyba. Okay, bo nie wiem, jak nie wiem, czy nie wiem, czy słychać. Okej. Okay. Z Neo obecnie jest tak, że gra faktycznie w miksie. Nazwali go 2K19 czy tam 2019. I tak naprawdę nie powiedziałbym, że radzą sobie źle. W sensie pamiętaj, że to jest drużyna, która gra bardzo mało ze sobą. Oczywiście skrymują. Mają faktycznie mecze treningowe. No ale wiesz, no jakby z Copenhagen Flames nie powinni przegrywać. Nawet jeżeli to jest miks, to te pierwsze. Uh-huh. Pierwsze tygodnie miksa zawsze są takie, wiesz, euforia, dobre wyniki i tak dalej. Uh-huh. A tutaj jak nie masz euforii, masz słabe wyniki, no to ten miks raczej... No ale 4 dni temu doszli do ćwierćfinału w kwalifikacji do ECS jako druga polska drużyna, która przeszła przez cały ten etap tego Mordoru, tak, wcześniejszego, tych setek BO1. Więc nie mogę, ja nie uważam, żeby ta drużyna grała słabo, no bo tam odpadły drużyny, które już dłużej ze sobą grają. Odpadły już nie taki miks Starka, Aves, mm-hmm, i tak dalej, odpadło Windigo. Każdemu się zdarza, czy Windigo jest słabą drużyną, no nie można powiedzieć, żeby była słabą drużyną. Pomimo zawirowań, bo akurat tam mają problem ze swoim CEO, wiesz, tam Windigo mają problem z nagrodami, ale to już inny temat. W każdym razie Neo, no co, wziął 4 chłopaków, gra, ćwiczą, też muszą się zapoznać. W sensie każdy grał w innym stylu. Znaczy Neo jest z pułapu osób, które grały w jednej drużynie przez ostatnie ileś lat. Mają jeden styl, jedno nazewnictwo. Bo to nie tak, że oni na co dzień grali nie wiem, PPL, FPL, rank S i tak dalej wspólnie. Tam nazewnictwo to jest kluczowa różnica. Tego muszą się nauczyć, no bo co z tego, że ktoś ci powie, tam za Michem stoi dwóch, prawda? Jak w sumie nie wiesz, gdzie, która to pozycja. To jest bardzo szybkie do wyeliminowania, ale może jeszcze są na tym etapie, bo to jest 5 różnych osób. A powiedz mi, ty znasz wielu zawodników indywidualnie, prywatnie, czy ty uważasz, że ci zawodnicy, których dobrał Neo pod względem takim mentalnym i tak dalej, z nich da się zrobić jakąś drużynę? Bo Neo, wiesz, Neo okay. Mi podczas PA mówił, że on szuka, on jeszcze nie wie, co będzie, na razie sobie gra i jakby... Mm-hmm. Taki ma plan, żeby potestować. Wiesz co, Neo, okej, okay, no może przybliżmy, jaki oni mają skład. Mają na snajperce Tutsona, mm-hmm, mają Morelza, z którym Neo grał w Virtus, mm-hmm, Pro, mają Innocenta, który grał za granicą jakiś czas temu. I Ritza. Ale to jeszcze Innocent jakiś czas nie gra w ogóle, w sensie, mm-hmm, nie, tam może w miksach. I Ritza, który siedzi na ławce. Jest to bardzo ciekawy skład, który wszyscy chyba obok Tutsona liznęli, to wysokie Tier 2, bo też graje na drużynę Tier 1.
I jest to na papierze bardzo mocny skład. Naprawdę uważam, że ten skład powinien mieć organizację, jest lepszy niż niektóre składy, które są obecnie w organizacjach i ma duży potencjał i niesie ze sobą gigantyczną wartość marketingową Neo, legacy. Słuchaj, teraz tworzysz organizację w oparciu o Neo i nagle masz organizację, która niesie ze sobą już legacy, co jest jednym z filarów rzeczy, które gdzieś tam organizacja daje swoim fanom. Dobra, ale obiecaliśmy trudne pytania ludziom i ostre odpowiedzi, to ja zapytam, dlaczego nie możesz stworzyć z paszą? Tutaj ktoś mówi, że mikrofon brał. Dobra, to będę mówił do mikrofonu, sorry. Dlaczego nie możesz z paszą zrobić teamu? Oj, a dlaczego Neo nie może z paszą zrobić? Tak. To oczywiście, że może. W sensie pamiętaj, jak zostały rozdzielone drużyny. Zostały rozdzielone, znaczy jak rozpadło się Virtus Pro. Rozpadło się na paszę i Neo i z Białego i Snaxa. Tak? I Taz gdzieś tam wcześniej już. Więc wydaje mi się, że oni bardzo jeszcze ze sobą przypadają, lubią się i tak dalej. Oczywiście to może być, to jest moje domniemanie, ale z jakiegoś powodu zostali wtedy we dwójkę. No i czy mogą zrobić? No to już moglibyśmy przejść w ogóle do tematu paszy, no bo trochę od niego zależy w dużej mierze, tak? No bo spójrzmy na to, pasza skończył karierę. W sensie ogłosił to filmem na YouTubie i tak dalej. Nie dał, znaczy filmem mówiącym o tym, że przychodzi na emeryturę, dał jasno do zrozumienia, że głównie myślę o emeryturze, o bycie streamerem, influencerem, content makerem i tak dalej. Ale ja widzę, po tym jak on komentuje tego Majora, że mu się chce, że on tęskni za tym, żeby tam siedzieć i tam grać. I wiesz, widać to po nim, po prostu całym sobą wyraża to, że chce tam być, że chce jeszcze pograć. Okej. Ja bym bardzo chciał być profesjonalnym zawodnikiem w grze League of Legends. A nie mogę, bo po prostu życie mi na to nie pozwala. Bardzo bym chciał, naprawdę. Dlatego AGO zaczęło się od LoL'a, no bo jakby darzy tą grę nie ogromnymi, niebotycznymi pokładami sympatii. Aczkolwiek no życie się tak potoczyło i może w przypadku paszy, który ma już rodzinę, dzieci, no to już po prostu nie może wrócić do tego grania. No bo ja widzę po swoich chłopakach w ich schemie. Oni ćwiczą codziennie, dzień w dzień. Ja ustalam im grafik. Nie proszą o wolne. W sensie to nie jest tak, że przychodzą mnie, daj mi proszę wolne. Ale to wolne mają bardzo rzadko. Ja im je daję już tak, okej, widzę, że 2 tygodnie bez przerwy oficjalne, no to 2 dni im daję, tak? I oni po takich maratonach są naprawdę zmęczeni. Te 2 dni resetu to większość z nich nawet nie siada do komputera, do CS-a, albo grają w jakieś inne gry. No i może pasza długoterminowo, tak w innej skali też jest na tym etapie, że teraz ma te 2 dni wolnego. 2 dni wolnego i może będzie chciał wrócić. Ale Neo tego wolnego chyba nie potrzebuje, no bo próbuje, bada rynek, szuka zawodników, szuka drużyny, jakąś założył, bierze udział w turniejach, bierze udział w kwalifikacjach. Chce mu się, widać, że mu się chce, że jest zmotywowany i daje radę. No dobra, ale powiedz mi, gość ma 32 lata, blisko 19 lat profesjonalnej gry, no tam 19 czy ile on tam gra, chyba od 2004, to nie będzie 19, a 15. Skąd on ma tą motywację? No bo okej, coś mu sprawia zajawkę, ale przecież mógłby się realizować na wielu innych polach. Kontakty, przecież robił te deale z Zoe kiedyś i to bardzo dobrze funkcjonowało. To dlaczego on chce jeszcze grać? Bo ja tego trochę nie rozumiem, bo jakby społeczność mu zarzucała to, że odstaje poziomem, ale ja oglądając ich mecze podczas ECS-a nie widziałem tego, żeby on odstawał poziomem. On tam był moim zdaniem jednym z najlepszych zawodników tego miksa. No, zacznijmy od tego, że gra w końcu na pozycji, na której by chciał grać od dłuższego czasu, więc nie jest z tego, co gdzieś tam się mówi, nie jest idlem, tylko gra już na tej innej pozycji, nie wymagającej skupiania się na tym, co głównie na tym, co twoi towarzysze robią. To, co każdego jest sportowca, czyli sportowa rywalizacja. Chce nadal być mistrzem. Okay. Chce udowodnić, że można. Tutaj Marcin Kamiński zwraca uwagę, znaczy pisze, nadal nie wiem, jakie znaczenie ma wiek we sporcie. Twoim zdaniem nie ma znaczenia? Właśnie jak zabierałeś mi telefon, komórkę, Jezu, z mikrofon. Miałeś przyjść przejść do programu. Tak, dobra.
to miałem powiedzieć, że po pierwsze Neo, z tego co wiem, chyba ma 31 lat, nie 32, tam nieduża różnica, tak mi się wydaje, może rocznikowo. W każdym razie uważam, że na etapie biologicznym, fizycznym, niezdolni do gry na bardzo wysokim poziomie, no bo NiP, kto gra na majorze, ma średnią wieku 28,3 lat, prawda? Tam mają parę osób, które jest dosyć wiekowych, jak na sportowe warunki. Nie doszliśmy jeszcze do tej granicy, więc stąd też moja taka prywatnie trochę taka łezka wokół, trochę się tak zapodłamałem ze względu na ten filmik, który Pasza wydał, no bo Pasza w filmiku oznajmił: słuchajcie, jest ten wiek, mam 30 lat, kończę karierę, to jest koniec kariery. A czy to jest prawda? No, niekoniecznie. Widać po wielu zawodnikach, że w tym wieku są w stanie nadal bardzo dobrze i na wysokim poziomie grać. I czy Neo jest na tym bardzo wysokim poziomie? Jest na pewno na wysokim poziomie, no bo gra lepiej niż nadal jest w tym ułamku procenta najlepszych zawodników na świecie. Oczywiście czołówka różni się bardzo mało, ale te właśnie te małe procenty różnią mistrza od drugiego miejsca, od dziesiątego miejsca czy któregoś. Uważam, że nie doszliśmy do tego etapu, w którym wiek ma znaczenie w sporcie. Te gry nie są jeszcze na tyle stare, wiekowe, żeby to miało znaczenie. Neo gra w grę 19 lat od jej powstania, a wcześniej na pewno grał jeszcze w inne gry. Więc nie uważam, żebyśmy doszli do tego etapu. I co więcej, to kończę. I co więcej, ten etap może nastać na przykład przy wieku 45 lat, 50 lat. Kurczę, komandosi, wojskowi i tak dalej, że nie nadal mają bardzo dobry refleks. Problemy z wzrok, problemem mogą być inne rzeczy, które my już obecnie... trochę odpływasz, do jacy komandosi, nie, spokojnie, ja uważam, że wiesz, no 40-50 lat to nie, no bo to jednak refleks ci podupada, no jakiś... Masz badania na ten temat? Widziałeś badania na temat? Nie zagłębiałem się w to, ale uważam, że ludzie w wieku 20 lat będą zawsze lepiej grali, no zawsze, ci na światowym poziomie będą w lepszym, będą dawali lepszy performance niż ludzie, którzy mają 40 lat, no to jakby pewne cechy jednak determinują to, że tak będzie, no. Okej, no ja uważam inaczej, uważam, że cechy wymagane we sporcie nie starzeją się tak bardzo jak w sporcie tradycyjnym. Więc uważam, że za kilka lat może będziemy mieli podobną rozmowę i powiem ci, widzisz, Tomek, kurczę, miałem rację. Mhm. Zobacz, są gracze, którzy mają po 40 lat i są na topowym poziomie. Może tak będzie. I wszystkim sportowcom tego życzę, bo jesteśmy teraz na rynku, który nie jest jeszcze przebadany, który nie ma tego, tej historii, tej całej historii po prostu zmagań wieloletnich i emerytur. Dopiero dochodzimy do tego etapu. Ja zachęcam was do zadawania pytań. Będziemy starali się odpowiadać, jeżeli będziecie mieli jakieś fajne, konstruktywne pytania. A ja zapytam jeszcze ciągnąc chwilę wątek Neo. Ja wiem, więc ja mogę zapytać, a nie wiem, czy ty możesz odpowiedzieć, że on zamierza jechać do Chin, do Tajwanu, tam na tydzień czy dwa, chyba na dwa tygodnie. I bez swojej partnerki, więc w jakim celu? Możesz powiedzieć, wiesz? Ojeju, szczerze powiem, że nie wiem. Mhm. Ale ja wątpię, żeby to była wycieczka krajoznawcza. Okej, jeżeli nie jest krajoznawcza, no to jest biznesowa, tak? No i możemy sobie gdybać, czy jedzie podpisać jakiś deal, czy szukać sponsora, czy może podczas jego wieloletnich podróży po turniejach, chyba te pierwsze WCG były w Chinach, prawda? Z tego co pamiętam, czy któreś się odbywały, więc on był tam niejednokrotnie. No i pytanie, czy te jego kontakty tam nadal żyją. Z tego co pamiętam, Virtus Pro miał podpisany kontrakt na Chinę z Mr. Cut. To jest ruletka niedostępna w Polsce, w Chinach. Płacili bardzo duże pieniądze Virtus Pro za to, że byli ich partnerem tylko na ten region. Virtus Pro grało wtedy VP.neo, Spacja, tam Mr. Cut, prawda? I my jak za AGO kiedyś pojechaliśmy, to też nas sponsorowali. Bo te drużyny europejskie robią tam furorę, a Virtus Pro, które jeszcze wtedy było naprawdę rozdmuchane marketingowo i PR-owo, no to na pewno tam i duże pieniądze zarabiali i te kontakty gdzieś się wytworzyły. Więc może to jest jakiś krok. Nie wiem, bo z tym rynkiem mam bardzo słaby kontakt obecnie.
Ale bardzo ciekawa. To możesz powiedzieć, skąd wiesz, że leci? Od niego. Rozmawiałeś z Neo. Tak. A na Polish Esport Awards. Tak. Okay. Ale nie mówił, że mam nie mówić, no to mówię, nie? Okay, no dobra. A teraz jakoś wlatuje, rozumiem, tak? No miał teraz, no ale grają te... Czekaj, żeby ludzie słyszeli. Miał teraz wylatywać z tego, co wiem, ale no grają te eliminacje SS, a więc najwyraźniej sobie to przełożył z tego wniosek. Okej, okay, te eliminacje trwają jeszcze przez 4 albo 5 dni. Jeszcze 2 tury. Tak, czy nawet tydzień, no bo tam musiałbym spojrzeć w rozpisko. Znaczy, chyba na... Ja już miałem tę przyjemność usunięcia z tych dat, z zaznaczenia u siebie w kalendarzu. Udało się w pierwszej turze dostać, autopromocja. Aczkolwiek te zostały przedłużone, więc możliwe, że daty tych następnych też się zmienią, bo miała być dwudniowa kwalifikacja ze względu na bardzo dużą ilość turniejów, które się odbywały. Organizator zdecydował, że rozbije te dwudniowe kwalifikacje na 3 dni teraz. Mhm. Czyli tak jak my graliśmy tam od rana, od chyba 14 do późna i tylko były 2 mecze następnego dnia, no to teraz ten pierwszy etap rozbili na 2 dni i ćwierćfinały są dopiero jutro. Mhm. Więc z tego co rano widziałem, mam takiego pana, kolegę, nie wiem, czy mogę go nazwać kolegą, którego śledzę na Twitterze, który zawsze wrzuca informacje, kto w tych kwalifikacjach jeszcze jest. Jego nikt jakiś, kozak coś tam, bardzo zabawny. I właśnie śledzę go ze względu na to, że on daje te informacje. No to jeszcze dzisiaj rano 4 drużyny były, więc zobaczymy. W tym drużyna Starka, 2 jakieś polskie miksy i chyba właśnie Neo. Ja pisałem newsa o tym rano, więc znaczy wczoraj w nocy chyba nawet, to 4 drużyny z tego co pamiętam. Właśnie 2 miksy, drużyna Starka i Pakt. Mhm. Pakt. A właśnie, to może pogadajmy o tym Pakt, bo to jest też ciekawa drużyna. Śmiało. Co myślisz o Sobolu w ogóle, jako zawodniku? O Sobolu? Ale ja uważam, że Pakt ma dużo większą gwiazdę niż Sobol. W sensie Sobol został uznany przez Polish Esport Awards odkryciem roku, ale ja uważam, że i tu mam nadzieję, że moi zawodnicy nie oglądają, że Wegi jest tam większym talentem. Pakt rozwija się bardzo prężnie, przygarnęje grubego sponsora, czy partnera, inwestora, nie wiem, nie znam relacji dokładnie. Sponsor tytułarny, zostawmy to tak. No i rozwijają się, tylko że oni się tak domowo rozwijają. Tak uczą się sami tego, jak to powinno wyglądać i Lunatic bardzo dużą rolę tam odgrywa. W sensie Lunatic Spina. Mogę ci coś powiedzieć, bo w sumie jak ja jeszcze grałem w miarę tam jakoś profesjonalnie na scenie z tymi zawodnikami, to Lunatic był tak właśnie postrzegany jako taki zawodnik, w sensie tak w kuluarach mniej więcej trochę ci ujawniam, jako taki zawodnik trochę overrated. A teraz mam wrażenie, że on bardzo mocno dojrzał i tak dorósł do tego, żeby być liderem takiej drużyny. I wydaje mi się, że to Paktowi wychodzi na dobre, bo ja nie widzę, żeby on odstawał, a wręcz moim zdaniem on poprawia grę Paktu. Tak, jest ich iglem chyba też, jest ich menadżerem, jest ich mamą, tatą, tak się o nim wypowiadają. Na pewno dojrzał, na pewno ma trochę lat więcej niż miał wtedy, kiedy ty byłeś profesjonalnym graczem, jakieś 20 lat temu, tak? Nie, no, 20 lat. Więc... Nie byłem profesjonalny, to jest dużo różnica. Ogólnie oprócz Lunatica i Wegiego, no tam skład jest Sydney i Sobol, to jest takie duo, które gra długo ze sobą, w Illuminar też ze sobą grali, wcześniej chyba też. Chociaż tak daleko ich kariery nie śledziłem, oni zawsze byli, od kiedy ja jestem na scenie, to Sydney i Sobol zawsze byli razem. Tak jak kiedyś Mati i Michi, prawda? Oni też zawsze grali razem. Niestety Wizako ta droga gdzieś tam się rozeszła. W każdym razie sam Pakt, bo pytałeś o to, no otworzyli Gaming House w Warszawie i mają jakąś tam współpracę z Ilumizacją, no bo Illuminar i Pakt grają w Ultralidze. Więc tak naprawdę brakowało takiego obiektu w Warszawie, no bo mamy EPC, ale trochę finansowo to drogo wygląda i są dosyć mocno obłożeni. No i nagle pojawił się taki bardzo fajny gaming house w Warszawie do wynajmu. To dobry ruch ze strony Marcina, tak uważam.
Marcina Kurzawskiego, CEO Paktu. Tak. Dobra, w sumie odbiegliśmy trochę, bo mieliśmy gadać o Izaku, więc może pogadajmy o Izaku, bo tak odbiegliśmy w stronę Paktu. Do Paktu jeszcze przejdziemy, może nie w tym odcinku, ale na pewno przy którymś live'ie poświęcimy. Może nawet wybierzemy się do Gaming House'u Pakt i stamtąd zrobimy, pogadamy z Marcinem Kurzawskim na temat, no, na temat jego organizacji. Pogadajmy o Izaku. Co ty myślisz? No, znowu wypożyczenie, że tak powiem, Izaka na IAM. Dlaczego? Po co? Znaczy, dlaczego to wiemy, no ale, ale czy to nie jest ruch taki, wiesz, jakiś niosący ze sobą większe konsekwencje, tak to ujmę? Okej, okay, największą konsekwencją, i to mówię całkowicie otwarcie, jest to, że będzie to najlepszy Major w Katowicach w historii. No oczywiście dotychczasowej, tak? Jest to pierwszy major, ale chodzi mi jako najlepszy event taki jest sportowy. Dlatego SL i Fantasy Expo przykładają taką dużą uwagę do tego, żeby dopieścić ten event. W sensie oczywiście jest organizowany przez SL i to SL musiał prawdopodobnie pierwsze się odezwać do Fantasy Expo i Izaka. No ale udało im się porozumieć, tak? Udało im się dogadać. Udało im się sprawić, że powstało i powstanie coś fajnego, bo ten pierwszy film, który pokazali z Introduction Izaka jako komentatora był świetny, bardzo mi się podobał. Dobra, fenomenalna gra aktorska i tak dalej. Ale nie, tak szczerze, bardzo udany filmik, rozbawił mnie. Jakby rzadko to się zdarza, że często uważam, że są takie już powtarzalne te niektóre filmy, a tutaj SL mnie zaskoczył, tak pozytywnie. No i chcesz coś rzucić? Ja będę mówić monolog, więc... Nie, chciałem rzucić nawiązanie do Ultraligi. Czy ty uważasz, że to jest jakiś taki przytyczek, może nie przytyczek, bo mówi się o tym gdzieś tam w kuluarach, że Ultraliga chce jakby postawić na CS-a też jakąś ligę w niedługiej przyszłości i czy ty uważasz, że ESL i Fantasy doszły do wniosku, że okej, kurczę, musimy coś zrobić, musimy się wymieniać, nie wiem, współpracować, bo chłopaki przejmą nam biznes tutaj na krajowym podwórku. No tak, no spójrz na to z mojej perspektywy organizacji, prawda? Ja uważam, że Ultraliga powinna iść w stronę CS-a, mając za to podpisany gigantyczny kontrakt z Riot Games, czy przetarg, czy jakkolwiek to nazwiemy, umowę, i muszą się z niej gdzieś tam, muszą ją wypełnić, więc patrząc z ich perspektywy, teraz jeszcze dorzucanie sobie bardzo ciężkiego kawałka chleba, którym jest Counter-Strike, będzie to ciężko, tak? Ciężko to ogarnąć. Więc myślę, że oni jeszcze przez ten sezon, bądź może nawet przez następny, będą skupiali się tylko na LoL-u, ze względu na to, że chcą rozwinąć LoL-a, dogadać się z Riot Games, upewnić się, że następny przetarg też wygrają, że ta współpraca jest bardzo dobra. I dopiero wtedy zaczną coś kombinować z CS-em. I mam nadzieję, że się uda, no bo poziom realizacji Ultraligi jest bardzo duży. No ale z drugiej strony mamy ESL i Fantasy Expo w tej chwili, które gdzieś tam współtworzą tego Majora, w dużej części ESL, w większej, olbrzymiej części ESL, ale Fantasy dorzuca tam swoją cegiełkę. No i robią to przede wszystkim dlatego, żeby oczywiście pokazać całemu rynkowi sportowemu, że oni też potrafią, że nadal potrafią, że są na tym rynku x lat i przez to x lat nic się nie zmieniło, nadal są liderami. I może wcześniej konkurowali, ale teraz pojawił się na horyzoncie jakiś nowy wróg, który ich zjednoczył. Tak? Czy to będzie takie dłuższe zjednoczenie, czy nie? Nie wiem, w sensie nie mogę się wypowiedzieć w tym temacie, bo po prostu nie mam tej wiedzy i dowiemy się z czasem, aczkolwiek tak fajnie jest, że Izak tam komentuje i tak myślę, że to jest jakiś pierwszy rok do dłuższej kooperacji, czy kooperacji pakietowej dla wszystkiego rodzaju sponsorów i agencji marketingowych, domów mediowych czy innych podmiotów zainteresowanych taką współpracą i wejściem w rynek e-sportowy. Teraz zobaczą, kurczę, CS, gigantyczny event w Spodku, Izak komentuje, te liczby będą niesamowicie duże przez to. Przecież jak Pasza się włączył stream, to jak dużo osób oglądało, a tutaj będzie Izak, kurczę, może też Pasza, nie wiemy, prawda? W sensie, może tam gdzieś rozmawiają na kuluarach. No, mam nadzieję, że tak. Z tego, co ja wiem, to rozmawiają. Okej, okay, kto rozmawia z kim?
No tak, no co, no Pasza rozmawia z wieloma podmiotami, no wszedł na rynek, Fantasy zrobiło mu ten filmik na YouTubie, mógł się podobać, mógł się nie podobać, sam filmik był wykonany całkiem okej, treść, która była przesłana przez filmik, mi się nie podobała, ale jakby kto co lubi, prawda, w sensie nie chodziło mi o to, że jeżeli ja bym był w otoczeniu Paszy, bym mu zasugerował zastanowienie się dłużej, zanim się ogłosi, że się idzie na emeryturę, no bo może się okazać, że za te przysłowiowe 2 dni zachce mu się znowu grać i to już straci tą autentyczność, bo czasami tak jest, że coś zaczynasz, przestajesz i to już traci ten momentum. Mówisz, że trochę Fantasy i ESL jednoczą się w obliczu jednego wroga, a z drugiej strony, znaczy to wiem, o co ci chodziło, no to jakby temat jest jasny. Tylko bardziej moje pytanie chciałem skierować w tę stronę, że Bartek Pawlik mówił niedawno w wywiadach przy okazji tam, jak tworzyła się organizacja Savika, że chcą relegację, że chcą zrobić relegację i połączyć się z inną ligą. Czy ty widzisz takie jakby pole do manewru, że oni będą współpracować z ESL czy z Fantasy, a z drugiej strony Fantasy będzie, czy ESL będzie z drugim podmiotem też współpracowało? Czy to może tak działać, czy to nie ma szans na takie współdziałanie? No okej, to zacznijmy od tego, że ja w XCOMie nie mam dywizji LOL, więc ani z Ultraligą, ani z Fantasy Expo na te tematy nie rozmawiam, bo to głównie pytanie od tego, że potencjalnie liga, która już jest przez ESL tworzona, bądź przez Fantasy Expo, miałaby być tymi schodkami do Ultraligi. Z perspektywy przetargu, który, więc powiem tak, jak ja to rozumiem, z perspektywy przetargu, który wygrał Polsat, Frenzy, czy ogólnie Polsat Games, tak, wydaje mi się, że to byłby oczywiście taki pstryczek w nos w stosunku do tych dwóch podmiotów, ale jest to całkowicie możliwe, w sensie jest to realnie, jeżeli na przykład te mniejsze turnieje też by były transmitowane w telewizji, no to z punktu widzenia organizatora turnieju jest to bardzo duży atut, no bo na tym się wybija teraz Ultraliga, że oni są w stanie po prostu dowieść jakieś cyfry, liczby wszystkim podmiotom, które są partnerami Ultraligi i samego Polsatu. Czy to byłby dobry ruch? Uważam, że dla polskiego e-sportu tak. Uważam, że dla Fantasy ESL może trochę gorsze, raczej neutralne, bo nie byłby zły, ale nie byłby też dobry. Po prostu koniunktura na rynku wymagała takiego ruchu, prawda? Czy to odpowiada na pytanie? Jak najbardziej. Dobra. Dobra, to teraz zostańmy chwilę jeszcze przy Fantasy, bo mamy ile? 28 minut programu, no to i tak sporo. Ja mogę mówić. Spokojnie. Mi się trochę śpieszy, bo dzisiaj są ważne ogłoszenia parafialne, ale to zaraz przejdziemy do ogłoszeń parafialnych, co się będzie dzisiaj działo. Ale jeszcze zostańmy przy Fantasy. Jaki ty widzisz plan na ten rok dla nich? Bo oni powinni usiąść i solidnie porozmawiać, no bo jakby Liga LoL jest pod dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi o Fantasy. Może te relegacje coś by tutaj pomogły, ale z drugiej strony też nie wiem, czy oni chcą się tak uzależniać od Ultraligi. No i jaką widzisz przyszłość przede wszystkim? Okej, wiesz co, uważam, że... No tak jakby Kamil Górecki słuchał, bo właśnie mi napisał wiadomość na Messengerze. Także... Tak, może gdzieś tam może słucha, także... Nie mówię nic złego. Dobra. Zadajesz konkretne pytania. Wiesz co, z Fantasy Expo, no to co powinno zrobić? No... Nie można powiedzieć, że wstać z kolan, no oni stoją stabilnie, wiesz, są na rynku od dawna, jakby takie słowa tutaj nie pasują do nich. Uważam, że na pewno tam wyciągnęli różnego rodzaju wnioski ze swoich decyzji, swoich działań. Uważam, że to jest bardzo prężna firma i w tym, co robią, się specjalizują, są bardzo dobrzy. I nie mówię tego dlatego, że dostajesz wiadomość od Kamila Góreckiego, czyli współwłaściciela Fantasy Expo, ale dlatego, że po prostu gdyby nie oni, no to e-sport byłby dużo dalej, no bo w momencie, w którym był monopol ESL-a, który był stricte zamknięty na e-sport, Fantasy weszło głównie z gamingiem, influencerami gamingowymi i przeniosło to na e-sport. Czyli się, bardzo skrótowo mówię, prawda? I wdrożyło to, że właśnie
przypomniało wszystkim, że e-sport jest częścią gamingu, a nie na odwrót. Ale ja pytałem ciebie, czy będzie ta tak. Liga LoL'a. Okej, okay, no tak, ale bo tam było takie złożone pytanie. Więc uważam, że Liga LoL'a będzie, jeżeli się dogadają. Możliwe, że będzie tylko jedna, albo ESL, albo Fantasy Expo. Ja sam takiej wiedzy nie posiadam. Mhm. Czy będzie, czy nie. Wiem, że CS będzie, bo gdzieś tam są jakieś działania, zaproszenia, coś tam, wiesz. CS będzie. Dostaliście zaproszenie? Znaczy, wiesz, czy pomidor, nie to jest... Nie pomidor. Nie wiem, czy mogę o tym mówić. Chyba mogę, więc powiem. Ogólnie jest kwestia tego, czy my w ogóle będziemy brali jako XCOM udział w PL. No to stoi przed jakimś znakiem zapytania. Tam w poprzednim sezonie były jakieś problemy z regulaminem odnośnie XCOM-u, bo graliśmy jednym składem na początku, który mógł wszystkich punktów nie spełniać, prawda? No i toczą się tam jakieś procesy, ale jakby wszystko jest na dobrej drodze. Taki worst case scenario, to będziemy grali baraże zamiast zaproszenia, pomimo zajęcia tam trzeciego miejsca. Ale tutaj CS się odbędzie, tak. Wiem, że się odbędzie. Marcin Kamiński nas pyta, co sądzicie o Apex Legend? Co sądzisz, gra? Możesz się powiedzieć pierwszy. Co sądzę? Uważam, że gra jest spoko, wszyscy są zainteresowani, ale jakby do mnie nie przemawia osobiście, ja nie widzę w niej potencjału e-sportowego, pomimo, że jakby te cechy, najlepsze cechy, tak jak kiedyś zebrał Fortnite z różnych gier, tak teraz teoretycznie zbiera Apex, ale mnie nie przekonuje, ale może ja jestem za stary, żeby kumać taką nowoczesną grę. Nie wiem, jak ty. No, słuchaj, ja jestem chyba starszy od ciebie. Kompletnie ją poczułem. Oglądałem Shrouda na Twitchu. Uważam, że ma bardzo dużo elementów e-sportowych. Teraz mam jeszcze dodać jakiś nowy tryb. Zobaczymy, co to będzie. All in, w sensie jutro jadę do Częstochowy i głównym tematem będzie... Naprawdę mi się podoba. Na razie jesteśmy, mamy tylko jedną dywizję, ale się mocno zastanawiamy. Gigantyczne liczby, potencjał e-sportowy, turniejowy, niebotycznie wysoki. No tak, no jakby ja czuję tą grę. W sensie jest dynamiczna, fajna, zbalansowana. Kurczę, dawno nie wyszła gra tak bardzo zbalansowana. Fortnite ma to do siebie, że cały czas wydają patche, nieprzemyślane, a fajnie by było zrobić taką broń. Dwa tygodnie jest broń, później się okazuje za bardzo OP, za mocna, ją balansują, wywalają i tak dalej. Dobra. A tu tego nie ma. Dobra, to co? Jeszcze jakiś temat mamy poruszyć, czy nie? Czy na dzisiaj kończymy? Nie, no chyba sporo tematów poruszyliśmy. No chyba tak, i to miał być dosyć krótki format, a wyszło nam pół godziny. To tak z ogłoszeń parafialnych, to dzisiaj dwa duże ogłoszenia po godzinie 18, więc oglądajcie Ultraligę, śledźcie social media, bo będzie na pewno się działo i zapraszam też na esportmania.pl, bo tam szykujemy też fajne rzeczy odnośnie tych newsów, także śledźcie social media, bo dzisiaj będzie się działo. Mateusz Kowalczyk, dziękuję bardzo. Dzięki, Tomku. Cześć.